Początek należał do Impelu, który w środkowej części seta prowadził jeszcze 13-11. Od tego momentu wrocławianki grały już tylko gorzej. Najpierw straciły kolejne 4 punkty, później nie były już w stanie nawiązać wyrównanej walki. Inauguracyjną partię zakończyła Maja Tokarska. Atom Tref zwyciężył seta 25-20. Druga partia rozpoczęła się od wysokiego prowadzenia gospodyń 7-2. Rywalki znów były w stanie odrobić stratę. Ze sporymi problemami przy odbiorze zagrywki zmagała się Kristin Hildebrand. Na szczęście była Katarzyna Skowrońska-Dolata, która w świetnym stylu dała wygraną 25-21. Emocje w trzeciej partii skończyły się przy stanie 7-6 dla Atomu Trefla. Od tego momentu dominowały już tylko przyjezdne. Sprawy zakończyły do 15. Bardzo ważną postacią dla losów meczu okazała się Aleksandra Sikorska. To w dużej mierze za jej sprawą Impel w czwartym secie powoli odskakiwał od rywalek. Prowadził 10-7 i 16-12, później było już nawet 20-15. Atom znów jednak błysnął. Zniwelował prowadzenie wrocławianek do jednego punktu. Na więcej nie pozwoliła jednak Katarzyna Skowrońska-Dolata, która w wielkim stylu doprowadziła do tie-breaka. W piątej odsłonie znów emocji było bardzo dużo, choć rozpoczęło się udanie dla gospodyni stanu 7-3. Później wszystko kręciło się wokół remisu. Na finiszu nasze podkręciły tempo i odskoczyły na stan 14-10, ale wrocławianki nie mogły skończyć i thriller na koniec. Wszystko jednak zakończyło się po myśli gospodyni, fanów hali Orbita. Impel wygrał 16-14 i cały mecz 3-2. Decydujące o awansie do wielkiego finału spotkanie odbędzie się w piątek w Sopocie.